również spotkaniem, połączeniem przeszłości z teraźniejszością. Dzisiaj nie sposób wymienić wszystkich, którzy zapisali się na kartach historii naszej szkoły, a było bardzo wiele osób, którzy wnieśli znaczący wkład w jej budowę, rozwój, w jej wspieranie. I zawsze będziemy wspominać ich z wielkim szacunkiem, bo wykonali bardzo dużą pracę. Cieszę się, że wśród nas są również byli dyrektorzy i nauczyciele naszej dwójki. Wspomniany już pan dyrektor Ryszard Galina, pani dyrektor Krystyna Rajska, pani dyrektor Grażyna Możdżanowska-Kortas. Wspomnę jeszcze pana dyrektora Zbigniewa Jańskiego. Tydzień temu gościł w Ostrzeszowie, niestety nie mógł być dzisiaj. To również okazja do złożenia podziękowań. Dlatego z wielkim szacunkiem i uznaniem dziękuję byłym dyrektorom, byłym nauczycielom, bo to oni tworzyli szkołę, przyczyniali się do jej rozwoju. I bo ta szkoła to jedno wielkie serce. Jak mawiał myśliciel rzymski Horacy, exegi monumentum are perennis. Bo chociaż rozjechali się po całym świecie, a tych absolwentów przez te wiele lat mamy naprawdę bardzo wiele, oni stworzyli pomnik, który na zawsze pozostanie w sercach ich wychowawców.